Cześć, tu Oliwia, a dzisiaj w centrum pytań. Dlaczego łapie mnie skurcz? Skurcz mięśnia to zmiana długości lub napięcia mięśnia wywierająca siłę mechaniczną na miejsce przyczepu mięśnia lub wokół narządu otoczonego przez mięsień okrężny. Poruszanie się organizmu jest możliwe dzięki zsynchronizowanemu działaniu różnych grup mięśniowych. Skurcze mięśni kojarzą się przede wszystkim z niedoborem magnezu. Jednak możliwych przyczyn może być co najmniej kilka. Mogą one być konsekwencją stosowania niektórych leków lub poważniejszych stanów, czy też chorób, np. tężyczki, nadciśnienia tętniczego, czy też miażdżycy naczyń krwionośnych. Jeżeli często cierpisz na nocne skurcze, warto zrewidować swoją codzienną aktywność i włączyć do niej więcej ruchu. Jeżeli natomiast bolesne skurcze występują u Ciebie po treningu, może to być sygnał, że organizm jest przeciążony i powinieneś wprowadzić więcej regeneracji. Korzystne może być także rozciąganie się po treningu. Należy o tym zawsze bezwzględnie pamiętać. Dobrą praktyką jest także rozciąganie się przed snem. Jeżeli natomiast skurcz już wystąpi, należy w tym momencie próbować rozciągnąć się, bądź jeśli to jest niemożliwe, próbować masować obolały mięsień. Jeżeli chcesz zapobiegać występowaniu bolesnych skurczów w nocy, warto również przyjrzeć się swojej diecie. Najczęstszą przyczyną występowania skurczów jest niedobór magnezu. Należy zatem włączyć do swojej diety produkty bogate w ten pierwiastek. Należą do nich na przykład produkty zbożowe, orzechy, rośliny strączkowe czy banany. Również kakao oraz ciemna czekolada mogą dostarczyć Ci olbrzymich ilości tego wartościowego pierwiastka. Pamiętaj również o odpowiednim nawodnieniu swojego organizmu. Wypijanie odpowiedniej ilości wody każdego dnia może zapobiec występowaniu skurczy poprzez regulowanie gospodarki elektrolitowej w Twoim organizmie. Warto wykonać badania stężenia elektrolitów w organizmie. W ten prosty sposób można dowiedzieć się, czy należy uzupełnić dietę o dane pierwiastki, czy też należy szukać innej przyczyny skurczów mięśni. Jeżeli wyniki badań są niepokojące, należy zgłosić się z nimi do lekarza rodzinnego. Jeżeli spodobał Ci się nasz materiał, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał po więcej medycznej wiedzy.